Oto pomidor numer 23. Zagadką było dla mnie, jak wygląda pomidor, gdyż na opakowaniu widać tylko przecier. W zeszłym roku nie udało się dowiedzieć mi tego, bo sadzonka padła, a w tym roku proszę. Krzaczek niewysoki, może ma 70-60 cm. Tu zobaczcie z tyłu na opakowaniu. Jest przepis tylko na gazpaccio, a nie ma nic o parametrach. Warzywa zero kompletnie. Także około 70 cm ma ta sadzonka. Pomidory przeciętnej wielkości. Jest jakiś niedobry. Czekajcie, jak to idzie. O, rany. O, aha, wykręciło się. Miękki pomidor. Już gotowy do jedzenia. Czy będzie słodki? Ile będzie miał słodkości? Bardzo łatwo się ukręca od gałązki, czyli proszę bardzo. Tu mamy fazy dojrzewania. To też jest piękne. Spójrzmy, ile odcieni. I tu kolejna sztuka. Dwa krzaczki. W zasadzie wszystkie odmiany mam po dwa krzaczki. Numer 23. Pomidorki w tonicy. To jest pomidor, tak, który nie pokazany jest na zdjęciu, jak wygląda. Pomidorek gruntowy, karłowy. Na ilustracji nie ma zdjęcia, jak wyglądał. Z tyłu nie ma parametrów. Jaki to pomidor? Jest przepis na gazpaccio. A tak wygląda. Ten troszeczkę niedojrzały. Markerem opisałam numer, by się nie pomyliło. Ważymy. 10 deko. I ten bardzo dojrzały, mięciutki. 20 deko, 200 gram. Wczoraj lub przedwczoraj zerwałam. To już jest miękki. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda w środku, no i jak smakuje tradycyjnie. Tego nie. Proszę bardzo. O, nasionka od innego. Zwarty. Powiedzmy, że jakaś... Nie, niesmaczny. Skóra odłazi bardzo dobrze. Na podniebieniu zostaje. Niesmaczny. Chyba 5 nie będzie miał procent. Przepraszam. Fuj, skóra. Miałam rację, 5 nie ma. Spójrzcie. Ma 4. Z lewej strony podziałki. Granica białego i niebieskiego. 4%. No dobrze. W miarę dojrzewania kolejnych odmian będę prezentować. Trzymajcie się, dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Powodzenia.